Dzień dobry! Dziś moi drodzy, witam Was w sobotni poranek, niestety pochmurny, ciekawymi informacjami ze świata World of Tanks. Na początek coś, co może Was zaskoczyć, ale było do przewidzenia, bo jednak zawsze im się udaje: Wargaming wygrywa nagrodę złoty joystick i tym samym, no, będziemy mieli bonusy już od dziś do, tak naprawdę, poniedziałku, więc. Co też ciekawego Wargaming z tej okazji dla nas przyszykował? Na początek, może powiem, że nagroda dotyczy kategorii Steel Playing, czyli wciąż wiadomo, gramy WOTA. Jest to taka nagroda bardziej dla gier, które utrzymują się na rynku już od paru lat. No i była ciekawa konkurencja, a jednak WOT wygrywa. Wydaje mi się, że największe znaczenie miało to, że obiecali te bonusy, i dlatego gracze głosowali na Wota. To chyba był największy taki boost, który pomógł im wygrać w głosowaniu. I nie dziwię się też, pamiętajcie, głosowali gracze z całego świata, a w Rosji akurat jest pełno fanów Wota. No i teraz bonus. Słuchajcie, będziemy mieli raz, dwa exp za każdą bitwę wygraną, jeśli będziemy w top 10 doświadczenia bazowego, więc naprawdę ciekawy, bonus. słuchajcie, no to jest jednak parę dni, więc sobota, niedziela, no i nawet poniedziałek, jeśli ktoś będzie grał, to oznacza, że jeśli przysiądziemy do wota, to można zyskać sporo doświadczenia. Niestety, bonus działa tylko w bitwach losowych i na tierach, no przynajmniej czwartych i wyższych. I co ja o tym sądzę, sądzę o tym tyle, że no to jest akurat dobry bonus dla nas i jeśli ktoś Farmie no to będzie bardzo zadowolony. Kolejna kwestia, moi drodzy, równie istotna, to znowu zmiany na serwerze testowym. Okazuje się, że Wargaming nie przyszedł obojętnie obok FVA 215B 183. Godzina dostaje buffa. Konkretnie mamy 8 pocisków więcej, tyle co lodówka. Teraz z 12 mamy 20. Więc bardzo ciekawa informacja. Tutaj, oczywiście, jest tam mały błąd. 8 zamiast piątki, ale tym kompletnie się nie przyjmujcie. Najważniejsze jest to, że no teraz godziną raczej trudno się będzie już wystrzelać. Niestety, koszt pojazdu zmieni się do 5 sztuk e, złota. To dlatego, że to będzie pojazd specjalny już od przyszłej aktualizacji. Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że. Zwiększono grubość pancerza bocznego T28, czyli pojazd, który będzie wyglądał teraz zupełnie inaczej i zmiany zaszły w tortoizie czercinu GC AT15, AT2, AT8, AT7. Ale o tym już wiecie, ponieważ o tym informowałem was ostatnio. Z ciekawostek jeszcze innych, premki, premki, premki Premki w z pancer 5. LC event 90, no i wiadomo, y Kernarvon Action X, to Action 10, który może być nową OP-Premką. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego. Jeszcze przedtem chcę powiedzieć, że y tutaj zaszły pewne zmiany w amx 65 TON i Type 6.1. AMX został troszeczkę osłabiony, ponieważ wydłużono czas celowania. O 40 sekundy i zwiększono rozrzut o 55%, więc jest to spory nerw działa 100 mm. To jest to działo z mx 50100, tyle że bez magazynka. A tak przyden dostał nerfa do opuszczania działa, czyli będzie teraz gorzej opuszczał działo. No i teraz pokażę Wam słuchajcie te premki. Bo to jest istotne. Mamy LC Event 90, który ostatnio dostał nerfa. Mamy Karnawała, który jest w grze i możemy zobaczyć nawet jego parametry. Co ciekawe, DPM wynosi naprawdę sporo 2834 i to jest jeszcze bez racji. Tylko towarzysze i moduły, a wiadomo, że jeszcze można dać pudding, yy, herbatę i w ogóle będzie kosmos. Przekroczymy 3000? No, prawie 3000, więc. Yy, karnawał, który znowu będzie robił robotę i to premka, do zarabiania to może być coś taki mały hit wydaje mi się, że to będzie szczególnie, że depresja wyniesie 10 stopni, pancerz ma być dobry mamy pancerz warstwowy te płyty, które na wieży będą robiły robotę 1500 HP niezłą mobilność, prawie 15 koni to też jest ok yy, maksymalna prędkość 36 na godzinę. No, to są parametry bardzo imponujące, i tak czuję, że to może być bardzo przyjemna maszynka. Ciekawe czy nie za dobra. Oprócz tego wiadomo, że mamy jeszcze Lighta Awkarunga Panzer 5, który nie dostał nerfa tak jak LC Even. Nie wiem dlaczego tak jest, że jeden dostaje nerfa, drugi nie, ale tak wyszło. Może to jest jakaś forma rekompensaty, bo ostatnio niemieckie pojazdy są zwykle poprawiane. To jest taki trend, który zapanował w włocie Może to dobrze, bo zawsze te pojazdy były jednak słabsze. Wciąż niektóre są. Mamy niemiecką fałkę 9 poziomu, która dostała wersję HD i Badgera, to wiadomo, o nim wiecie. Także najbardziej z tej trójki ciekawy jest na pewno Karnawał i Avkaruk Panzer 5, bo ma bardzo fajną penetrację, bez golda, co cieszy. Nie będzie trzeba nawalać tylko z golda, bo też go nie ma. ALC no ma kamuflaż świetny, ale działo Uff, to nie jest jego mocna strona. Nie mówię, że ma być wybitne, bo to light, ale on też nie ma innych parametrów dobrych, jak stracił oprócz działa jeszcze inne rzeczy. No to ma tylko kamuflaż i niezłą mobilność i tak naprawdę tyle. Przy tym niemieckim trochę wymięka. Na koniec jeszcze jedna rzecz związana stricte z, z kanałem. Słuchajcie, za lekko ponad godzinkę mam do złapania pociąg do Katowic, ponieważ wybieram się na finały WGLU, czyli finał Ligi Europejskiej WOTA. Dlaczego? Dlatego, że będę miał przyjemność skomentować te mecze dla Was, więc serdecznie zapraszam na strumyk w niedzielę. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli ktoś będzie na tym wydarzeniu, bo można było się zapisać, z tego co pamiętam, było około 300 darmowych biletów. Chcę powiedzieć po prostu, że będzie okazja się spotkać. Postaram się w wolnej chwili zawsze być na widoku, tak aby no, poszukać jednego z Was. Może po prostu uda się pogadać, przybić piątkę. Także serdecznie zapraszam na samo wydarzenie. No i cóż, tak naprawdę to by było na tyle czas złapać pociąg. Dzięki wielkie za uwagę i jeszcze na rzecz, będzie troszeczkę mniej filmów na kanale, ale postaram się wziąć ze sobą ten mikrofon, kamerkę, więc może będziemy razem na bieżąco. Jeszcze raz dzięki do zobaczenia. Cześć.